Obejrzmy to. Obejrzmy to. Kiedy to było? 2 godziny temu. To jest niedawno. To jest przed chwilą tak naprawdę. Partiatik! Reakcja na Grzegorza Brauna. Aha, i potem jest... Tu chyba o tym będzie potem mówił. Także od razu reaguje na swoją akcję, nie? Best moments. Funny moments robi i od razu reaguje. To mi się podoba. Te kącik polityczny na start dzisiaj. Ale krótki. Chłopaki z Sejmu, co to jest? Teraz zobaczę. On wiadro sobie wal... Czekaj, co ty piszesz? Dobra, Grzegorz Braun złapał za gaśnicę w Sejmie, zgasił świece chanukowe? Co to w dupę? Jaka muzyka, o co tu chodzi? Ty to jest na poważnie? Czy jakiś AI? Dzięki Energy Dragon. 46 lat, dziękuję bardzo. Co się tu dzieje? Witam Adamczyk. Niezły ten Sejm. Chłop pomylił GTA z rzeczywistością, ty. A to młodzi ludzie mieli bić ludzi po graniu w GTA. Nie interesuje mnie nic, tylko jak to płaci. Co tu się odpieprza? Jeszcze raz trzeba to obejrzeć od nowa. Dzięki. Max Xina dał na Golibordę 5 zł. No nie doproszę się na czacie AH66. Za chwilę zobaczę, czekaj. Dziękuję bardzo. Ta muzyka w dupę. I no... Co tu się w dupę dzieje? Panie pośle, co pan robi? Panie pośle, co pan robi? On jest w szoku. Panie pośle, co pan robi? Co tu się w dupę dzieje? Ty, to jest AI. Jak nic. Zrobił to i z emotkę puścił. Patrz, emotę puszcza. Pa, emota i Louis se stoi. Panie pośle, co pan robi? Co to w dupę jest? Ale po co on to zgasił? Tak w ogóle ktoś wie? Zejście na dół, to się musi przewietrzyć. Wstyd powinno być tym, proszę państwa, uczestniczył w aktach satanistycznego kultu. Proszę państwa, proszę zejść na dół. Pomój telefon, panie. O co tu w dupę? Ty random event, ja pierdzielę. Co tu się wydarzyło? Glitch w Matrixie, ty. Co tu się w dupę wydarzyło? GTA 6 leak. Chyba prawda. To musi być prawda. To jest nowy gameplay z GTA. Specjalne 500k w Sejm RP. A Sejm RP ma 500k. Ty rzeczywiście, to był po prostu specjal. Dobra, tu jest jakby reakcja na to, co on zrobił. Obejrzmy. Zaraz zobaczę link z donate'a. Poczekaj chwilę. Dzięki Oskar z 8 lat. Witam. Doktor nic nie pyta. Pasuje to tu. Nie może być miejsca na akty rasistowskiego, plemiennego... To jest po tym, jak coś z gaśnicą. ...dzikiego, talmudycznego kultu... No, jest brudna jeszcze. ...Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej.
chętnie, panie pośle, zwracam panu chętnie uwagę. Wykażę panu, panie marszałku, ignorancję pańską i wszystkich zebranych uwagę, w dziedzinie, w której tak śmiało Sejmu. Pan się wypowiada. Panie pośle, nie ma pan pojęcia o istotnym przesłaniu tego regulaminu aktu Sejmu religijnego. Przywołuje pana do porządku. Na podstawie artykułu 175 ustęp 5 podejmuje decyzję o wykluczeniu panu z posiedzenia Sejmu. Zgodnie z regulaminem Sejmu proszę opuścić salę posiedzeń. Informuję też pana, że zostanie przeciwko panu skierowany wniosek do prokuratury za zakłócenie obrzędu religijnego na terenie kancelarii Sejmu. Gorzatanie, czy panie pośle, w jakim trybie? W związku z wnioskiem formalnym. Proszę bardzo. Musi mieć miejsce. Szanowny panie marszałku, Wysoka Izbo, przed chwilą doszło do niebywałego zdarzenia. Została przerwana uroczystość o tle religijnym. To jest niedopuszczalne. Poseł Braun. Dziękuję, Anka. To jest takie losowe wszystko, że to nie wiesz, że to się dzieje. Dokonując napaści na uroczystości religijne, panie pośle, na polskiej ziemi, gdzie wydarzy się holokaust, jeżeli tak, to z jakiego dokonał punktu? Aktu hańbiącego. Dlatego wnoszę o przerwanie obrad, wezwanie pana posła Brauna do prezydium Sejmu celem wykluczenia z obrad na polskiej ziemi, gdzie wydarzył się holokaust. Nie ma miejsca, przestrzeni na akty antysemickie pod dachem Wysokiego Sejmu. Nie no, to jest Sejmu. Prawdziwe, ale wygląda jak jaj. Ten wypadek, jeszcze ta muzyczka co leciała. Doszło do ataku polegającego na zgaszeniu świec chanukowych przy użyciu gaśnicy przez tego oto ekstremistę, co jest bezpośrednią napaścią na akt religijny i na takie zachowanie nie ma w tej Izbie tolerancji. Podtrzymuję mój wniosek. Panie pośle, dziękuję bardzo. Rozumiem. Już, panie pośle, rozumiem, że pański wniosek jest skierowany do prezydium Sejmu. Przy najbliższym Max spotkaniu dostał. Pański wniosek przekażę. Oczywiście, że mogę, tak jest. Panie pośle, w jakim trybie? W trybie sprostowania zostało wymienione moje nazwisko w kontekście niewątpliwie zmanipulowanym. Bardzo proszę w trybie sprostowania. W trybie sprostowania, Wysoka Izbo. Ciekawe, jak to sprostuje. Akty rasistowskiego, plemiennego, dzikiego, talmudycznego kultu na terenie Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej. Ty, on mówi o Rzymianach w tym momencie? Może w ogóle, no, ciekawa sytuacja. Jak rozumiem, przez zebranych przemawia ignorancja. Nie jesteście państwo świadomi przesłania treści tego aktu zwanego niewinnie świętami. Panie pośle, bardzo Kanuta. Proszę odnieść się do słów, które jest pana to dotyczyły, jeżeli pan wypowiada się w trybie sprostowania. Panie marszałku, przypisano mi tutaj nawet z Bosakiem walkę zacznie. Rasistowskie, gdy tymczasem ja właśnie przywracam stan normalności i równowagi, kładąc kres aktom satanistycznego, talmudycznego, rasistowskiego triumfalizmu. Bardzo dziękuję, ponieważ panie tak pośle. Jest, że Bosak go tak chce powstrzymać, żeby już no nie kompromitował tej konfederacji, ale on gada. Dobra! Daj mi powiedzieć, bo i tak mnie banują na jakiś czas. Daj się wypowiedzieć do końca. Przesłanie tych świąt. Bardzo wzywam państwa na dysputę teologiczną. Chętnie podzielę się informacjami, które panie do państwa pośle, bardzo nie dziękuję, dotarły. Proszę zejść z mównicy. Konfederacja przeprosiła na necie, a Mencem powiedział, że podejmie dalsze kroki. Jutro Mencem z gaśnicą wjeżdża. Bardzo proszę, już pan poseł sprostował. Przejmuję prowadzenie obrad, bardzo proszę panie. Dziękuję. Ty zobacz, Hołownia się zdenerwował, aż przyszedł, Bosaka wygonił. Co się dzieje? Przestraszyłem panie się. Panie pośle Braun, na podstawie artykułu 22b regulaminu Sejmu stwierdzam, że na terenie pozostającym w zarządzie Kancelarii Sejmu w rażący sposób naruszył pan spokój lub porządek. W związku z tym zbierze się prezydium Sejmu, które podejmie stosowne uchwały dotyczące ukarania pana. Chcę pana ostrzec, że jeżeli jeszcze raz stanie się to, co stało się przed chwilą, a więc z mównicy sejmowej będzie pan obrażał wyznawców innych religii,
uznam, że naruszył pan powagę Sejmu i wykluczę pana z obrad. Proszę bardzo, jeżeli pan chce, to proszę, niech pan to zrobi. Niech pan to zrobi. Kolejne sprostowanie. Wyzywam wszystkich tu zebranych, a także słuchaczy, widzów na dysputę na Fame MMA. Teologiczną. Chętnie, panie pośle, zwracam panu uwagę. Wykażę panu, panie marszałku, ignorancję pańską i wszystkich zebranych uwagę, w dziedzinie, w której tak śmiało Sejmu pan się wypowiada. Panie pośle, pan pojęcia 175 ustęp 3 regulaminu Sejmu przywołuje pana do porządku. Panie pośle, na podstawie artykułu 175 ustęp 4 regulaminu Sejmu przywołuję pana do porządku i stwierdzam, że uniemożliwia pan prowadzenie obrad. Panie pośle, pan nadal... Korwin go pochwalił. Uniemożliwia prowadzenie Korwina obrad, nie ma w Sejmie nawet już. Obrażać ludzi. Nawet nie wiem, czy jest na w tej konfederacji. Na podstawie artykułu 175 ustęp 5 podejmuję decyzję o wykluczeniu panu z posiedzenia Sejmu. Zgodnie z regulaminem. Chłop poddymie na internet pranka robi, a ci się nabierają. Regulaminem Sejmu proszę opuścić salę posiedzeń. Informuję też pana, że zostanie przeciwko panu skierowany wniosek do prokuratury za zakłócenie obrzędu religijnego na terenie kancelarii Sejmu. Ogłaszam 5 minut. Nie wiem, Amy. Ty, co tu się dzieje? Chodzi po sali. O co chodzi? Ty wygląda jak z WWE, z wrestlingu, nie? Idzie i fanom rękę uściska za występ, jaki dokonał. Zrobił występ, nie? Pokaz skilla i teraz się cieszy z fanami. Nie, to jest przed. Czy to jest po tym? Zobacz, że ma brudną tą. Zbutowali wszystkich i luj. No i co dalej z tym? Nic? O kurde! Jego ma, poczekaj, ja go mam od razu. Husaria! Mamy znowu szansę przejąć Europę! Husaria!